Siema! Dzisiaj kolejny przepis na rolatki faszerowane kurkami oraz serem mozzarella. Do dzisiejszego przepisu potrzebować będziemy jedno opakowanie polędwiczek z fileta z kurczaka, jedno opakowanie kurek, kostkę mozzarelli i standardowo gdzieś tam przyprawy, sól, pieprz i masło do podsmażenia kurek, ewentualnie później odrobinkę oleju bądź też masła do podsmażenia samych rolanek. Na początku zacznę od kurek, ponieważ rzadko się o nich mówi. W dużym skrócie, zawierają całkiem sporą ilość witaminy C, witaminy D oraz potas, także generalnie warto je spożywać. O serach oczywiście nie będę mówił, standardowo bardzo dobre źródło wapnia. No i mamy polędwiczki z piersi z kurczaka, czyli bardzo dobre znowu źródło białka, dosyć chude mięso, także myślę, że fajny przepis z tego wyjdzie, fajne danie. Przede wszystkim na samym początku potrzebujemy przygotować kurki. Generalnie nie musimy tutaj nic wielkiego robić, po prostu trzeba je przepłukać na rozgrzanym maśle, podsmażyć kilka minut i tyle, także zaraz Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Oczywiście pamiętajcie, że kurki te sklepowe, one często są w takim drobnym piasku, także warto bardzo dobrze je przepłukać, ponieważ później ten piasek gdzieś tam opada i strzela pod zębami, także idę je umyć, wrzucam na patelnię i za chwilkę wracam pokazać Wam, co da. Dobra. Kurki już są na patelni, pokażę Wam mniej więcej, jak to wygląda. Zobaczcie. Kurki są dosyć drobno może nie drobno posiekane, ale generalnie, może tak będzie lepiej widać, o. Każdą kurkę gdzieś tam rękoma delikatnie połamałem, bo generalnie kurki są duże, później będziemy rozbite polędwiczki faszerować, także lepiej, żeby te kurki były odrobinę mniejsze. Póki kurki się smażą, kilka takich tipów odnośnie smażenia właśnie kurek. Pamiętajcie, że kurki same w sobie nie mają jakiegoś wielkiego smaku, dlatego dobrze jest je porządnie przyprawić. Może nie sporo soli, ale no tak konkretnie trzeba je posolić, dać sporo pieprzu i polecam ostrej papryki, ponieważ właśnie taka kompozycja przypraw sprawi, że nabiorą one takiego fajnego charakteru. I tak naprawdę najwięcej smaku ma ten sos, który z kurek się, że tak powiem, uwolni. Także pamiętajcie, bardzo ważna rzecz, aby po usmażeniu kurek nie wylewać tego soku, bo właśnie w tym soku z dodatkiem masła będziemy smażyć nasze rolatki. Także jest nam potrzebne, żeby to mięso później przeszło tym smakiem. Dobra, lecę dalej, zaraz Wam pokażę, co robimy. Dobra. Kurki porządnie przyprawione, teraz zajmiemy się naszym mięsem. Potrzebny oczywiście zwykły tłuczek do mięsa i teraz tak, mamy polędwiczki, gdzieś nóż i teraz ważna sprawa. Każdą taką polędwiczkę musimy rozbić i trzeba ją rozbić dosyć na takie cieniutkie plasterki, ponieważ będziemy to później wszystko zawijać. Także jeżeli mięso będzie grube, nie zwiniemy tego porządnie, także staramy się dosyć mocno rozbić. Żeby oszczędzić Wam teraz tutaj pukania i walenia, wrócę po tym, jak już będę miał przygotowane mięso i zobaczycie, co dalej. Pamiętajcie, że kurki, one długo nie potrzebują się podsmażyć, szybko puszczają wodę, więc jeżeli je przeciągniemy zbyt mocno, zrobią się takie suche, także dosłownie 3-4 minuty na patelni powinny być dobre, także ja już te kurki za chwilkę wyłączę i lecimy z naszym mięsem. Wracamy dalej do przygotowania naszego posiłku. Mamy tutaj już fileciki drobno porozbijane, przyprawione i teraz tak, potrzebujemy mozzarellę i tak naprawdę zanim przejdziemy do pocięcia jej na plastry, polecam policzyć, ile mamy filetów, ponieważ na jedną rolatkę potrzebujemy około 2 filetów. Mamy dwie porcje, mamy tutaj trzecią porcję, czwartą porcję i tutaj wyjdzie 5. Dobra,
Wyjdzie nam 5 takich roladek, także potrzebujemy 10 plasterków. Kroimy mozzarellę na pół. No i teraz musimy mniej więcej całą kostkę mozzarelli pokroić na 10 plasterków, czyli taką połówkę na 5. Mamy jeden, drugi. Ok, tu mamy 4, ale ten wyszedł taki grubszy, więc go przekroimy na pół. Dobra. Mamy mniej więcej 5 plasterków i to samo robimy z tą częścią. Jeden plasterek, drugi, trzeci, czwarty i piąty. Dobra, mamy 10 części mozzarelli i teraz najtrudniejsza część, czyli przygotowanie samych roladek. Pokażę Wam, jak przygotować jedną, a później w kolejnym wejściu pokażę Wam, jak wyglądają już wszystkie. Bierzemy dwa kawałki rozbitego fileta i układamy jeden obok drugiego, tak żeby utworzyły tutaj taki, o, takie pole mniej więcej mamy ułożone z fileta. Tak jak mówiłem, mamy 10 kawałków mozzarelli, więc wybieramy dwa takie średnie kawałki. O. I teraz na to układamy nasze grzybki, nasze kurki. Zobaczcie, one tak naprawdę po usmażeniu, ich jest tak na objętościowo 1/3, soku też już trochę ładnie puściły, także myślę, że mięso ładnie się w tym sosie później upiecze. I znowu musimy te kurki mniej więcej sobie na patelni na oko podzielić na 5 części. Bierzemy jedną część i przekładamy na nasze fileciki. Mniej więcej będzie to gdzieś tyle. O. Z takiej jednej paczki muszę Wam powiedzieć, że wyjdzie naprawdę całkiem sporo tych kurek. Przytrzymam nożem, żeby nie spadło. Nie wiem, czy widać dobrze. Mniej więcej. O, mniej więcej taka kubka. I teraz najwygodniej obrócić jest po prostu o 90 stopni. Nasze kurki mozzarelle zbić w jedną taką kubkę i delikatnie zawijamy obydwie części. Palcem przytrzymujemy i po prostu robimy taki rulonik. Gdzieś tam kurka bokiem ucieka, więc ją przytrzymujemy. O. I mamy, zobaczcie, mamy taki jeden już gotowy. Tak to wygląda. Jedną rolatkę mamy gotową i tak samo przygotowujemy wszystkie pozostałe, także pokażę Wam za chwilkę, jak wyglądają już wszystkie przygotowania. Na chwilkę tutaj przełożyłem kamerę, także zobaczcie, pod przykryciem pamiętajcie, żeby ogień nie był zbyt duży, daj mi się odrobinkę trzeba zmniejszyć i zobaczcie, w tym sosie to wszystko ładnie za chwilkę do siebie będzie dochodziło. Pamiętajcie, że kurki, mięso, ser, to wszystko puści jeszcze, puści wodę, puści taki sok, więc zaraz tego będzie dużo więcej, także masła naprawdę jedną łyżkę, tylko tyle, żeby nie było to zbyt suche. Dobra, to niech się robi, uciekam dalej. Dobra, jedzonko jest już gotowe. I przytrzymam je chwilkę na patelni, no bo mojej drugiej połówki Anety jeszcze nie ma, także przytrzymam na patelni, żeby było ciepłe i pokażę Wam mniej więcej, jak takie danie wygląda. Zobaczcie. Tak mniej więcej to wygląda. Ładnie przypieczone. Można dłużej, można krócej, w zależności jak lubimy. Także to byłoby tyle. Tak jak mówiłem, przygotowanie tego posiłku zajmuje. Już Wam dokładnie mówię, 18, 2, około 20, max 25 minut, ale to jest włącznie z przygotowaniem wszystkich składników, których będziemy używać, także nie jest to takie szybkie w wykonaniu, jak pokazywałem poprzednio, ale gwarantuję Wam, że smak z pewnością Wam to wynagrodzi. Dobra, ja na razie się żegnam. Jeżeli przygotowaliście sobie coś podobnego, życzę Wam smacznego i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, siemanko!